Jesteśmy na świeżo po premierze najnowszych flagowców z serii P40 od Huawei'a i w dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać, co tak naprawdę oferują te telefony i myślę, że w najbliższym czasie pokażą się jeszcze na moim kanale kolejne filmy właśnie, które będą porównywały, przedstawiały konkretnie model P40 Pro, bo taki mam już u siebie, będę go testować w najbliższych dniach, dlatego jeżeli jesteście ciekawi, co to za telefon, no to zachęcam do kliknięcia subskrypcji, żebyście nie ominęli żadnych nowych filmów. A teraz zaczynajmy. Oczywiście telefon sam w sobie jest naprawdę bardzo ładny i wcale nie jest tak duży jak myślałem. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, to on rozciąga się praktycznie na całej przedniej powierzchni smartfona i tutaj, tak jak było to pokazywane na renderach, mogliście pewnie już wcześniej widzieć, no to ten wyświetlacz jest zakrzywiony zarówno po bokach, jak i u góry i u dołu, co ma teoretycznie nam poprawić komfort użytkowania tego telefonu. Czy tak będzie w praktyce, okaże się dopiero w najbliższych dniach. Natomiast jeżeli chodzi o tył, to mamy tutaj szkło i ten znany, ładnie mieniący się kolor. Oczywiście z bardzo dużą wyspą czterech aparatów i jest to moduł od Leica, więc ta jakość tych aparatów jest naprawdę, a właściwie powinna być, bardzo dobra. Mamy tutaj obiektyw ultra szerokokątny, obiektyw szerokokątny, ten główny, który ma bodajże 50 megapikseli, obiektyw peryskopowy z peryskopowym zoomem do 50 razy, hybrydowo potrafi przybliżać i bodajże 5 razy jest to zoom optyczny, natomiast tutaj mamy tylko czujnik głębi. I jeżeli chodzi o sam telefon, to na razie tyle, natomiast zobaczmy jeszcze, co znajduje się w pudełku poza samym telefonem. Jeszcze tego nie otwierałem, ale oczywiście mamy tutaj tą igiełkę do wyciągania saneczek. Ja już swoją kartę wsadziłem. Tutaj znajduje się case na telefon. I jest to taki miękki, silikonowy case, który w środku jest taki chropowaty, natomiast z zewnątrz zupełnie śliski. No i to będzie dobrą ochroną dla właśnie tej wyspy aparatów, bo tutaj też widać, że w tym case'ie on jest dość mocno wystający, co pewnie dobrze będzie ochraniało. Tak dokładnie tutaj będzie to pokrywać, żeby ten aparat się jednak nie rysował. Bo ta wyspa, naprawdę, jeżeli sobie zerkniecie, niestety nie miałem w rękach jeszcze telefonu Samsunga Galaxy S20 Ultra, nie wiem jak to dokładnie wygląda, w ogóle te S20, one tam mają również wystający ten obiektyw, natomiast tutaj no troszeczkę wystaje, nie ma tragedii, ale na pewno będzie się to rysować, więc warto zadbać o to, żeby jednak ta wyspa była jakoś chroniona. Poza silikonowym etui mamy jeszcze kabel do ładowania, jest to oczywiście USB typu A na USB typu C. Słuchawki, które mają złącze USB-C. I 40-watowa super szybka ładowarka od Huawei'a. Co jeszcze ciekawe, to to, że model P40 Pro ma możliwość ładowania bezprzewodowego z maksymalną mocą 27 W, więc to też jest szybkie, super szybkie ładowanie bezprzewodowe. Tyle w samym pudełku, natomiast co jeszcze chciałem powiedzieć na temat tego smartfona. Używam go zaledwie od kilku chwil i to, co rzuciło mi się już w oczy, to niestety brak usług Google, co oznacza, że mamy teraz taką aplikację jak App Gallery i tylko za pośrednictwem jej możemy pobierać aplikacje. Znaczy nie do końca tylko za pośrednictwem jej, ale o tym za momencik. Jest to taki główny sklep, w którym właśnie znajdują się wszystkie aplikacje od Huawei'a i to są również aplikacje te, które możecie znaleźć normalnie w sklepie Play. Nie ma natomiast tutaj sklepu Play i właśnie żadnych usług od Google i to jest troszeczkę słaba sprawa tego telefonu, ponieważ na dobrą sprawę jest to pierwszy Huawei, którego używam właśnie bez tych usług i to był taki troszeczkę ząg, jak odpaliłem ten telefon i okazało się, że większość tych aplikacji, których używam normalnie na co dzień, no są tutaj te aplikacje niestety niedostępne. Zacząłem już szukać jakichś sposobów, jak można zainstalować te aplikacje, niestety to jest niemożliwe, aczkolwiek w tym sklepie jest sporo aplikacji, którymi możemy zastąpić właśnie te, z których korzystamy na co dzień, więc o tym podejrzewam, że pojawi się osobny zupełnie filmik, ale na pierwszy rzut oka właśnie tego mi tutaj brakuje. Nie miałem problemu natomiast z zainstalowaniem takich aplikacji jak Facebook, Messenger, właśnie TikTok,
YouTube niestety nie działa, ponieważ trzeba zainstalować usługi Google Play, natomiast działa również Instagram, mapy również niestety nie odpaliły mi się, ale mamy Snapchata, jeżeli ktoś słucha muzyki na Tidalu, to również jest Tidal i w sumie to jeszcze nie miałem okazji przeglądnąć dokładnie tego sklepu App Gallery, więc tak jak mówiłem, to wszystko będzie pojawiało się w przyszłości. Jeżeli chodzi o aparat, to również jeszcze go nie przetestowałem do końca, aczkolwiek zdjęcia portretowe, czyli w trybie selfie, naprawdę wychodzą w bardzo fajnej jakości i tutaj muszę przyznać, że jakość tego zdjęcia naprawdę pozytywnie zaskakuje, aczkolwiek muszę jeszcze przetestować to oczywiście w warunkach normalnych. Jeżeli chodzi o ten zoom, o którym wspominałem, to tutaj mamy 50-krotne przybliżenie, więc nie wiem, czy jestem w stanie wam to jakkolwiek pokazać. To jest 2,5, 3, 5. 5 razy to jest zoom optyczny jeszcze ciągle, natomiast dalej możemy przybliżać sobie do 50 razy. To będę pokazywać wam w testach jeszcze, no już za niedługo. Na początku chciałem właśnie tak tylko przedstawić pokrótce, jak wygląda ten telefon, co on oferuje. Jeszcze kolejna sprawa, bateria oczywiście, bo to też ważne. Póki co 32%, odpaliłem go jak miał 51% bodajże i siedzę już pewnie jakieś 2 albo 3 godziny praktycznie na ekranie. Oj, przepraszam, siedzę godzinę 31 minut z włączonym ekranem i cały czas tutaj coś klikam, cały czas aktualizuję, cały czas coś pobieram właściwie, więc 20% i godzina 31. Zobaczę, jak to będzie się sprawdzało w normalnym, podczas normalnego użytkowania jeszcze. Natomiast jeżeli chodzi o jej pojemność, to jest to tylko 4200 mAh, więc czy to dużo, czy mało, no nie jestem jeszcze w stanie powiedzieć, jak to będzie się sprawdzało właśnie w praktyce. Aczkolwiek wersja P40 Pro i P40 Pro Plus właśnie ma baterię o pojemności 4200 mAh, natomiast wersja P40 to pojemność tylko 3800 mAh. No i tak jak mówię, zobaczę, czy będzie mnie to satysfakcjonować. Jeżeli chodzi o tą dziurę w ekranie u góry, jest ona spora i rzuca się w oczy niestety. Troszeczkę przypomina to wycięcie z Galaxy S20 Plus, które chyba mimo wszystko było troszeczkę mniejsze, no to faktycznie rzuca się bardzo w oczy, ale można to ukryć. Tak samo jak było to w telefonach Samsunga, można ukryć to w taki sposób. No niestety zabiera to sporo ekranu, więc raczej nie warto, aczkolwiek jeżeli komuś by bardzo to przeszkadzało, no to można. Kolejna sprawa to odblokowywanie telefonu i mamy tutaj do dyspozycji podobno bardzo dobre rozpoznawanie twarzy, które no, działa ok, jak możecie zauważyć. Natomiast jest jeszcze czytnik linii papilarnych, który jest zatopiony w ekranie w tym miejscu. Nie wiem, czy go widać. Działa on również bardzo szybko i póki co nie miałem z nim problemu, więc wydaje mi się, że będzie to się sprawowało na pewno ok, ale to też jeszcze będę wszystko weryfikować w kolejnych testach. Jeżeli chodzi o pamięć na dane, to mamy tutaj 256 GB, a konkretnie ta moja wersja ma 256 GB. Na dole znajduje się slot na karty nano SIM i konkretnie możemy wsadzić tutaj dwie karty nano SIM. Natomiast nie ma możliwości rozbudowy tej pamięci przy użyciu standardowej karty micro SD. Niestety, jeżeli chodzi o głośnik, to nie jest najlepiej i jest to pojedynczy głośnik na samym dole, który gra ok. Galaxy Watch Active. Aczkolwiek sam fakt tego, że jest to głośnik pojedynczy, no już niestety troszeczkę mi przeszkadza, ponieważ często trzymam telefon w taki sposób i zakrywam po prostu te dziury, które tutaj są. Fajnie by było, jeżeli tutaj u góry byłby dodatkowy głośnik stereo, no ale z racji tego, że ekran jest zakrzywiony praktycznie na całej powierzchni przodu urządzenia, no to tutaj również mamy zminimalizowane wszystkie czujniki i właściwie nie ma też tutaj głośnika u góry. Żadnego. No i to by były takie moje pierwsze wrażenia z tym telefonem, czyli Huawei P40 Pro. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zachęcam do pisania ich w komentarzach, ponieważ na bieżąco będę na nie odpowiadał i również będę zbierał te pytania do tego, żeby sprawdzić, jak ten telefon sprawdza się w późniejszych testach. Dlatego zachęcam. No i oczywiście zapraszam na kolejne filmy na moim kanale. Subskrybujcie kanał po więcej. Zachęcam do klikania łapek w górę. No i widzimy się w kolejnym odcinku.